Chodzi, dzień dobry, moje kochane strzelce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest... O, jejku, jak karty Wam lecą na dzień dobry. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 2 do 8 października 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienie, wszystko to jest bardzo, bardzo mile widziane i z góry za całe Wasze wsparcie bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, strzelce, lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść z zewnątrz? Co w miłości u osób w związkach, w relacjach, a co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy dla Was runę na nadchodzący tydzień. Runę. Kenas, pięknie, płomień, iskra zapalna. No kochani, Kenas oznacza nowe pomysły, nowe inspiracje. Kenas to nauka, to praca, to rozwój, ale to też satysfakcja. Satysfakcja z tego, co się robi, z tego, co się tworzy. Mówi o twórczości, mówi o samorealizacji. No kochani, piękna runa na początek. I oczywiście, jak chcecie się zagłębić w temat run, to zachęcam Wam poczytać troszeczkę więcej na temat runy Kenas. A nuż może wyłapiecie coś jeszcze dla siebie, co jest istotne. Ja tutaj mówię tylko tak ogólnikowo, o czym jest ta runa, co mówi. Dobra, co będzie się dziać wewnątrz Was, kochani? No, rycerz buław. No i jest nasza pasja, jest nasza namiętność, jest nasz ruch, nasze działanie. Rycerz buław, kochani, to jest odwaga, to jest taka charyzma, żeby stawić czoła różnym wyzwaniom, żeby pójść w jakimś określonym kierunku, który pragniemy. To jest energia ognia, czyli Wasza energia, moje drogie strzelce. Coś poderwi Was do działania, coś, ktoś, jakaś sytuacja, jakiś pomysł, jakaś idea, coś sprawi, że staniecie po prostu w całej swojej krasie, żeby po prostu po coś sięgnąć, coś osiągnąć, stawić czoła właśnie wyzwaniu, to jest dużo właśnie tej pewności siebie, odwagi. Czasami jednak rycerz buław szybko się zapala i równie szybko gaśnie, więc tutaj ważne jest też, żeby przemyśleć pewne sprawy, czy to jest aby na pewno to, co chcecie inwestować też na dłuższy czas. Zobaczmy tego rycerza buław. Piątka kielichów, as mieczy, król pentakli, fajnie, bardzo fajnie. Paś mieczy, paś kielichów i czwórka mieczy. Kochani, ja mam wrażenie, że tutaj będzie jakiś rodzaj inspiracji i olśnienia u Was. Część z Was w ostatnim czasie albo przychodziło jakiś trudny czas, część z Was siedziała w przeszłości, część z Was płakała nad rozlanym mlekiem, może coś wydarzyło się niekoniecznie po Waszej myśli, część z Was żałowała jakiejś decyzji, część z Was żałowała jakichś związków, jakichś relacji, czegokolwiek. Tutaj jest jakiś smutek i żal a propos tego, co się wydarzyło w przeszłości albo jakie działanie podjęliśmy w przeszłości. Ale kochani, wygląda na to, że tutaj idzie jakaś inspiracja i olśnienie co do tej sytuacji. Część z Was może uświadomi sobie, dlaczego coś takiego się wydarzyło, dlaczego coś takiego miało miejsce. Część z Was uświadomi sobie, jak wyjść z tej sytuacji, jaki kierunek obrać. I kochani, dla części z Was może to dotyczyć się Waszej stabilizacji, więc może chodzić albo o sprawy zawodowe, albo o sprawy domowe, albo o sprawy małżeńskie, albo o jakieś sprawy rodzinne. Ale jedno jest pewne, kochani, tutaj będziecie mieć właśnie jakąś klarowność, jakąś inspirację do tego właśnie, żeby ruszyć w kierunku czegoś, co faktycznie da Wam tą stabilizację i to poczucie bezpieczeństwa. Wygląda na to, kochani, że część z Was może wpaść tutaj na jakiś świetny pomysł podczas jakiegoś odpoczynku, medytacji, wakacji, jeżeli wybieracie się właśnie na jakiś odpoczynek w przyszłym tygodniu, ale kochani, też mam wrażenie, że dla części z Was to będzie w jakiś sposób połączone z odpoczynkiem, żeby nie tylko pracować, tyrać, harować, ale jednocześnie mieć tą przestrzeń na relaks, na spokój, na jakieś swoje rzeczy. Ale myślę, kochani, że właśnie to jest przede wszystkim informacja dla Was, że medytacja naprawdę przyniesie Wam odpowiedzi w przyszłym tygodniu. Odpoczynek, relaks, kontakt z naturą,
Tam mogą przyjść ważne inspiracje, ważne wiadomości, które, no właśnie, nadadzą trochę nowy bieg wydarzeniom w Waszym życiu i być może dzięki nim postawicie nowe ostrze, postawicie jakieś nowe fundamenty właśnie na przyszłość, które będą bardziej stabilne, które będą bardziej satysfakcjonujące, a nie tak jak ta piątka kielichów. Zobaczmy w takim razie, co idzie z zewnątrz. No z zewnątrz idzie dwójka buław, kochani, do Was. Dwójka buław jest kartą wyborów, kartą decyzji, więc tak jakby dwie drogi się dla Was otwierają. Dwójka buław bardzo często mi mówi, że jedna z tych dróg jest już tą, którą podążaliśmy, którą znamy, druga jest zupełnie czymś nowym. I dwójka buław bardzo często zachęca nas do pójścia właśnie w kierunku czegoś nowego. Zobaczmy, o co chodzi z tą dwójką buław. Dla części z Was, kochani, tutaj czekać na decyzję z czyjej strony. Może ktoś tutaj ma jakąś decyzję podjąć odnośnie Was, odnośnie jakiejś sytuacji. Zobaczmy dwójkę buław. Paść buław. Mag. Wow, królowa mieczy. Rycerz mieczy, nie rycerz mieczy, tylko szóstka mieczy, przepraszam. Królowa buław i czwórka pentakli. No tutaj relacja ogień-powietrze, czyli możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Bliźniak nam się tutaj mocno pojawił też, ale strzelce. Mag jest dla mnie też bardzo mocno Waszą energią. Kochani, ja mam wrażenie, że dla części z Was faktycznie tutaj pojawią się jakieś dwie drogi do wyboru. Może odnośnie jakiejś Waszej manifestacji. Pojawia się możliwość spełnienia jakiejś Waszej manifestacji, ale wiąże się ona z poważną decyzją i być może dla części z Was z odcięciem się od czegoś, co już Wam nie służy, może z zakończeniem jakiejś innej drogi, jakiejś innej ścieżki. Może chodzić o jakąś podróż, może chodzić o przeprowadzkę, a może chodzić po prostu o uspokojenie myśli, Waszych myśli, kochani, ale też chodzi o jakieś wyjście poza strefę komfortu. Tak jak mówię, kochani, dla części z Was pojawi się możliwość, nowa możliwość, która będzie dla Was po części właśnie spełnieniem Waszych marzeń, ale będzie wymagała od Was wyjścia poza pewne obszary, spróbowania nowych rzeczy, poznania siebie, nauczenia się nowych rzeczy, tak? Ale to jest taki test Waszej wiary trochę w siebie, w swoje możliwości, mam wrażenie, bo Rydwan, kochani, świadczy, że jakby nie patrzeć, że idziecie w dobrą stronę, że tutaj idziecie w kierunku sukcesu, a wszelkie trudności uda się pokonać. Widzicie, jakiś żal, jakiś smutek w końcu się dla Was kończy i As Pentakli zapowiada nową przestrzeń, nową inwestycję. Może to być przeprowadzka, kochani. Bardzo dużo tutaj jest kart podróży. Może to być, kochani, jakaś właśnie podróż, podróż Waszych marzeń. Może to być jakieś działanie, ruch do przodu, które będzie miało na celu poprawę Waszej sytuacji. Ale wygląda na to, kochani, że no właśnie, Wy tutaj z odwagą bardzo podejdziecie do tematu i z taką dużą pewnością siebie, żeby wyrazić siebie, żeby pójść za tym, czego potrzebujecie. Mocno pilnujecie też swoich granic, ale to jest ogromna też wiara właśnie w swój sukces i w swoje spełnienie. Więc no tutaj, kochani, faktycznie coś nowego się rozpromienia dla Was, rozpłomienia dla Was. I kochani, no Wy tutaj będziecie... No, wejdziecie w to, po prostu wejdziecie w to. Kochani, ja tutaj widzę dużo zmian, dużo zmian. To może być, kochani, wiecie, no może być nowa pasja, nowa jakaś, nie wiem, nowe jakieś zadanie, to może być kupno czegoś, to może być cokolwiek, tak? Więc tutaj naprawdę bądźcie otwarci na to, co idzie w Waszą stronę. Okej, co w związkach? Zobaczmy. W związkach mamy cesarza, kochani, poważne plany, przedsięwzięcia na przyszłość, wejście na wyższy poziom, dla części z Was małżeństwo, ślub, mieszkanie razem, zostanie rodzicem, ale cesarz, kochani, to jest głowa rodziny. To jest głowa rodziny, która dba o przestrzeń swoją, ale również o swoich bliskich, która zawsze myśli kilka kroków w przód, żeby nie było żadnych niespodzianek i żeby wszystko wyszło najlepiej, jak tylko potrafi, tak? To jest właśnie osoba, która, widzicie, tego diabełka tutaj przytrzymuje, chroni przed złem, chroni przed właśnie jakimiś trudnościami, więc, kochani, wygląda na to, że w Waszych związkach będą jakieś odważne działania, plany na przyszłość w tym tygodniu, jakieś konkretne decyzje. No i bardzo mocno czuję tutaj właśnie takie wejście na wyższy poziom, szczególnie dla moich takich świeżych związków. Zobaczmy tego cesarza. Dwójka pentakli. Szóstka kielichów. No i ósemka kielichów. Dwójka mieczy, król kielichów, piątka mieczy, siódemka buław, piątka buław, no i cesarz. Powiem Wam tak,
Pierwsze, co wyczułam z tych kart, że wasz partner, partnerka może troszeczkę się od was zdystansować emocjonalnie w tym tygodniu ze względu na jakieś problemy, które będą miały miejsce w strefach zawodowych. I to jest tak, że partner was kocha, partnerka was bardzo kocha i nie będzie chciała was obciążać pewnymi swoimi problemami, więc może się troszeczkę zdystansować, może dłużej siedzieć w pracy, może gdzieś wyjechać, może po prostu nie chcieć rozmawiać o pewnych rzeczach. I tu jest ważne, kochanie, żeby nie kombinować, że nie wiem, kochanka i nie wiadomo co jeszcze, absolutnie nie, tylko dać przestrzeń tej swojej osobie. Znowuż oczywiście to może być energia odwrotna, że wy będziecie potrzebowali przestrzeni, bo ja widzę, że jakieś sprawy z zewnątrz będą miały wpływ na waszą relację i czuję, kochani, że właśnie tutaj może chodzić o sprawy zawodowe. A partner, partnerka bardzo was kocha, dba o was, dba o waszą taką, dba o wasz spokój, więc może po prostu się troszeczkę zdystansować od was, żeby nie zarazić was swoimi jakimiś takimi swoją złością, frustracją a propos czegoś, bo są jakieś niewyjaśnione sprawy. Widzicie, to jest piątka buław, tu jest cesarz, tu jest król mieczy. Myślę, kochani, że to jest faktycznie na poziomie gdzieś tam zawodowym. Jest jakiś konflikt w pracy, jest jakaś trudna sprawa do załatwienia w pracy i tutaj wasz partner będzie musiał trzymać po prostu gardę, żeby nie wybuchnąć, żeby nie przelać swoich gdzieś tam emocji na was. To jest taka forma zabezpieczenia was. To jest oczywiście, kochani, dla części z was mam wrażenie, że tutaj faktycznie też będzie konieczność podjęcia jakichś ważnych decyzji, być może odnośnie jakiejś przeprowadzki, wyjazdu, powrotu może nawet w strony rodzinne, kochani. Część z was może mieć taką możliwość, żeby wrócić z partnerem w rodzinne strony, tam gdzie się wychowywaliście, tam gdzie, nie wiem, dorastaliście albo jedno z was dorastało i tutaj trzeba będzie podjąć decyzję. Może, kochani, nie wiem, tutaj w spadku otrzymacie jakiś domek czy coś takiego, może rodzice będą wymagać waszej opieki, może tutaj jakaś grubsza sprawa się szykuje. No i kochani, no i trzeba będzie po prostu podjąć tą decyzję. Dwójka mieczy, król kielichów, piątka mieczy. Z jednej strony widzę, że wasze serce was tam woła, z drugiej strony, no jest taki konflikt, kochani, czy uda wam się poukładać wszystko na nowo, czy nie. Widzę, kochani, że część z was będzie bardzo mocno musiała kontrolować swoje emocje, żeby tutaj nie wybuchnąć, bo tutaj może się dużo kotłować wewnątrz was. Zachowajcie ten rozsądek, starajcie się, że tak powiem, dotrzeć do tematu tak bardzo zdroworozsądkowo, na logikę. Tutaj rozum będzie przede wszystkim dla was korzystny i będzie was prowadził w tym wszystkim. Myślę, kochani, że ta decyzja zapadnie w tym tygodniu. Cesarzowa, widzicie? No. I to będzie pewnego rodzaju też nowy początek dla was. Więc, kochani, to może się łączyć właśnie z tą energią, z energią Kenaza, że coś nowego się tutaj rodzi i, kochani, tak jak powiedziałam, cesarzowa prowadzi do obfitości, więc to będzie dla was bardzo korzystny nowy początek. Okej, okay, single, singlaczki, co u was? Wy macie dwójkę mieczy. Dwójka mieczy może oznaczać, kochani, że jest zablokowana u was czakra serca i niekoniecznie macie ochoty teraz na romanse, na związki. Może też oznaczać, że nie dostrzegacie kogoś, kto jest potencjalnie gdzieś tam w waszej przestrzeni. Dwójka mieczy, kochani, mówi właśnie o decyzjach, więc część z was w tym tygodniu będzie musiała podejmować właśnie jakieś decyzje i mam wrażenie, że miłość kompletnie nie będzie wam w głowie. Zobaczmy tą dwójkę mieczy. Ósemka pentakli, siódemka mieczy, o. Ósemka buław, ok, już rozumiem, ósemka mieczy, dziesiątka mieczy i trójka kielichów. Kochani, wy jesteście zablokowani na jakąś jedną konkretną osobę. Tutaj w tym tygodniu ktoś potencjalnie może chcieć wrócić do was, z kim się relacja zakończyła i to zakończyła w sposób nieprzyjemny. Myślę, kochani, że ta osoba w jakiś sposób was skrzywdziła, zraniła, wbiła wam nóż w plecy, mogła was zdradzić, oszukać, zrobić coś za waszymi plecami i teraz wróci po to, żeby uleczyć właśnie tą relację. Będzie chciała, że tak powiem, spróbować jeszcze raz, będzie chciała naprawić tą sytuację, wynagrodzić wam to w jakiś sposób, bo królowa kielichów świadczy o tym, że faktycznie ta osoba was kocha. I tam chyba widzę, no właśnie, dwójkę kielichów. Wiecie co, ta osoba po prostu nie może o was zapomnieć. Mam wrażenie, że tutaj jest dużo takiego żalu a propos tego, co zrobiła i chęci naprawienia tego wszystkiego. Ale kochani, no widzicie, wy jesteście już trochę za bardzo podejrzliwi a propos tej sytuacji, ponieważ tutaj no były jakieś trudności, były jakieś niewyjaśnione sytuacje i myślę, że wy jesteście po prostu zablokowani na tą konkretną osobę. Tutaj będzie jakiś kontakt ze strony tej osoby, będzie chęć właśnie komunikacji, spotkania, naprawy tego wszystkiego, odbudowanie jakiegoś zerwanego mostu, ale kochani, z tą siódemką mieczy, tak jak mówię, wy już jesteście zbyt podejrzliwi, nie ufacie tej osobie i wasze serce na tą osobę będzie po prostu zablokowane. Mhm. Okej,
rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, piątka pentakli. Kochani, piątka pentakli może oznaczać jakieś poczucie braku, albo pod względem finansowym, albo pod względem emocjonalnym. Albo wy będziecie czuli, że czegoś wam brakuje, gdzieś tam wśród znajomych, bliskich, nie wiem, jakiejś uwagi, czegokolwiek. Albo, kochani, mogą pojawić się jakieś problemy finansowe i będziecie szukać pomocy u bliskich. Z drugiej strony ktoś może potrzebować waszej pomocy, waszego wsparcia. Też tutaj weźcie to pod uwagę, bo tak za bardzo nie czuję to z waszej energii, bo tutaj mówię, dużo się dzieje, chociaż ta piątka kielichów też się pojawiła. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy tą piątkę, piątkę monet. Szóstka buław. Okej, subcio. Arcykapłanka. I czwórka mieczy. Królowa pentakli, sprawiedliwość i słońce. Arcykapłan, śmierć, dziesiątka kielichów. Bardzo ładne karty na spodzie. Wiecie co, ja mam wrażenie, że wy będziecie mieć do czynienia, kto ogólnie, ogólnie świetnie sobie radzi w życiu, jest bardzo pewny siebie, może gdzieś tam być nawet sławny, może zajmować jakąś taką pozycję lidera gdzieś tam w jakiejś grupie, ale mam wrażenie, że ta osoba bardzo dużo ukrywa przed światem. Ukrywa to, że potrzebuje tego odpoczynku, potrzebuje regeneracji, że jej właśnie brakuje czegoś, że czuje się właśnie jakaś taka niespełniona do końca. Może właśnie mówię, finansowo jest tutaj całkiem dobrze, ale kochani, mam wrażenie, że emocjonalnie ta osoba bardzo, bardzo potrzebuje gdzieś tam jakiegoś wsparcia, opieki. Więc moi drodzy, jeżeli czujecie, kto to może być, to warto by było poświęcić tej osobie trochę uwagi. Mamy tutaj, kochani, co? Mamy wagę, mamy lwa, mamy byka, mamy skorpiona. Jest to ktoś na pewno z waszego bliskiego otoczenia, może nawet z rodziny i wygląda na to, kochani, że... wiecie co, tutaj kontakt z tą osobą albo wsparcie jakieś takie emocjonalne tej osoby, pokazanie jej, że ma oparcie w was, będzie bardzo ważne. Że zawsze może zadzwonić, zawsze może odwiedzić, zawsze może napisać, nie wiem, czy coś. Nawet jeśli finansowo coś będzie nie tak, to zawsze, nie wiem, okażecie jakieś wsparcie. Mam wrażenie, kochani, że tu chodzi o jakąś radość z życia, równowagę, powrót do równowagi. Tak, myślę, że kochani, ta osoba ma po prostu bardzo dużo obowiązków na głowie i jest w trakcie jakiejś transformacji też, kochani, jakiejś transformacji. No jest tutaj dziesiątka kielichów. Ta osoba po prostu potrzebuje teraz bliskości rodziny. Bliskości rodziny, żeby coś pouwalniać i być może, żeby przyjrzeć się pewnym sprawom jeszcze raz. Kochani, oczywiście, jeżeli to jest wasza energia, to tutaj macie kogoś takiego bliskiego, kto pomoże wam być może właśnie odpocząć, zregenerować siły, nabrać trochę dystansu, wrócić do równowagi. Ktoś, kto przyniesie wam dużo radości, z kim spędzicie miło czas, z kim po prostu będzie dużo zabawy, uśmiechu. Taka osoba przywróci wam równowagę i poczucie bezpieczeństwa, a także takiego celu, jeśli chodzi właśnie o jakieś zmiany w życiu, podejmowanie jakichś ważnych decyzji w życiu, że to jest coś, co jest dobre dla was, że warto właśnie w to iść. Okej, praca i finanse. Rydwan, kochani, bardzo fajnie. Rydwan może oznaczać, że jeżeli są jakieś trudności, albo były jakieś trudności, albo jakaś stagnacja w środowisku zawodowym, to teraz wszystko pójdzie z kopyta i pójdzie w bardzo dobrą stronę. Bo Rydwan mówi o sukcesie, pokonaniu trudności i osiągnięciu celu. Więc super. Dla części z was, kochani, będziecie jakieś nowe auto kupować w tym tygodniu. Część z was przeznaczy pieniądze właśnie na podróże, na wyjazdy, na przeprowadzki. To u was się gdzieś tam pojawiło, więc całkiem możliwe, że gdzieś będziecie wyjeżdżać w tym tygodniu. Przeprowadzać się, realizować właśnie jakieś plany o podróżach. Zobaczmy ten rydwan. Oj, coś to nam wyszło. Wisielec, dwójka mieczy i król mieczy. Królowa kielichów, dwójka kielichów i dziesiątka buław. Na spodzie szóstka mieczy, znowu, czyli wyjazdy. Okej, zobaczmy, co tu jest. Wisielec, dwójka mieczy, król mieczy. Kochani, dla części z was, jeżeli będziecie kupować auto, jeżeli chcecie kupić auto, to myślę, że tutaj warto by było się zatrzymać i przyjrzeć czemuś, bo możecie czegoś nie dostrzegać. Mam wrażenie, że serduszko wam zabije po prostu do jakiegoś pięknego autka i wszystko będzie takie, och tak, to jest to, co bardzo chcę, a tymczasem do tego trzeba będzie podejść na logikę. Może trzeba będzie zapytać jakiegoś eksperta, który wam wyjaśni coś, który pozwoli wam coś dostrzec, bo coś może być nie tak w tym autku i może coś trzeba będzie naprawić, może
może coś trzeba będzie zmienić, może trzeba będzie wynegocjować cenę, ale mam wrażenie, że w pewnym momencie no, okaże się, że nie jest to takie cudowne i takie piękne, jakby się mogło spodziewać. Więc warto by było, że tak powiem, tutaj przyhamować i kierować się przede wszystkim logiką, informacjami i faktami w danej sytuacji. Dla części z Was może chodzić o jakąś współpracę. Część z Was zastanawia się na temat właśnie jakiejś współpracy, część z Was współpracuje z kimś. Mam wrażenie, że tutaj jest dużo darzenia siebie taką uczuciem, miłością, przyjaźnią. Jest ogólnie okej, ale mam wrażenie, że jest coś, czego nie dostrzegacie a propos tej sytuacji i tutaj warto by było się troszeczkę przyhamować, zanim ostatecznie podejmiecie jakąś decyzję, bo no nie wiem, czy ta osoba nie jest odpowiednią osobą na właściwym stanowisku, czy tutaj, nie wiem, są jakieś coś mi się nie podoba z tą dziesiątką buław przy tej osobie, wiecie? Może to po prostu jakieś konflikty z tą osobą, może są jakieś niewyjaśnione sytuacje z tą osobą, które trzeba zakończyć w tym tygodniu i do których trzeba podejść naprawdę bardzo rzeczowo, żeby odzyskać jakiś taki spokój ducha i równowagę właśnie w tej relacji, w tej współpracy. Tak bym to ujęła. Ale kochani, tutaj bym się nie śpieszyła ze wszelkimi wchodzeniem we współki, tak? O, tak bym powiedziała. Bo to może być dla Was fajne, to może być dla Was korzystne. Oczywiście, że tak, ale myślę, że coś tam trzeba jeszcze wynegocjować, coś trzeba dostrzec. Nie śpieszcie się po prostu, tak? Z tym wisielcem. Na coś trzeba będzie spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy, bo Wasze serce może mówić tak, 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 a rozum Was może hamować. I tutaj trzeba będzie znaleźć taką równowagę pomiędzy sercem a rozumem z tą dwójką mieczy. I być może poznać jeszcze pewne fakty. Okej, rada dla Was, kochani, król mieczy właśnie. Kierujcie się faktami, kierujcie się informacjami, kierujcie się umysłem. Pasja to pasja, serce to serce, ale rozum też tutaj gra ważną rolę w naszym życiu. Więc fakty, informacje będą ważne, klarowna komunikacja będzie ważna w tym tygodniu. No i ważne decyzje też z królem mieczy. Zobaczmy tego króla mieczy. A z pentakli, właśnie odnośnie tego nowego początku, widzicie? Ósemka mieczy. Śmierć. No bo to jest jakaś ważna decyzja. Wiecie co, kochani, ja czuję, że u Was to jest coś grubszego dla większości z Was. Nowa praca, nowy projekt, nowa inwestycja, kupno nowego domu, mieszkania, samochodu, czegokolwiek. To jest coś grubszego, co się nie robi codziennie. I myślę, kochani, że tutaj będą jakieś niejasności, które będą gdzieś tam Was kłuć po głowie, które trzeba będzie wyjaśnić, zanim ostatecznie, że tak powiem, ruszycie naprzód. Zachowajcie tutaj cierpliwość, zachowajcie spokój. Idzie ta zmiana, myślę, że ta zmiana będzie bardzo dobra, ale też nie wyłączajcie z tego wszystkiego logiki, informacji i właśnie pracy Waszej mózgownicy. O, tak bym to ujęła. Okej, strzelce, zobaczmy zwierzaczka dla Was na ten tydzień. Orzeł. Duch macie w swojej pieczy. Pięknie, kochani. To jest informacja, że faktycznie macie wsparcie z góry i cokolwiek by się nie działo, wszechświat, wasi aniołowie, wasi przewodnicy są przy Was i opiekują się Wami, żeby nic złego Wam się nie stało. Super. No i na koniec, kochani, pytania i odpowiedzi. Więc macie, jeśli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2, 3. Dobra. No i odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi: w przeciągu roku. Odpowiedź numer 2 brzmi: idealny moment. I odpowiedź numer 3 brzmi: bądź pozytywny. Pięknie. Dobra, moi strzelcy, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Życzę cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.